Dobra, wystartowali. Już minuta gry. Jak mnie pilnują. Dobra, lecimy w dolnym prawym rogu. Raise Your Edge Zest. Koreańczyk, bardzo dobry Koreańczyk. Jeden z najlepszych na świecie bez wątpienia. Protosów, ale z drugiej strony też jeden z najlepszych protosów poza Koreą, czyli Showtime. No i Tobias w pięknym stylu rozprawił się w poprzedniej rundzie z TY'em. I to jeszcze w tych grach makro. Żadne sztuczki, żadne jakieś właśnie kombinacje alpejskie, tylko pokazał czystego skilla Tobias. No i myślę, że ma szansę również z tym zawodnikiem, no ale predykcja była... Aha, nie powiedziałem jeszcze predykcji. Predykcja jest taka, że wygra Zest i on tutaj zrobi 3-1. Kurczę, a może 3-2 powiedzieć? Dobra, 3-2 wygra Zest. Taka jest, takie jest ostatecznie moje słowo. 3-2 wygra Zest. Dobra, no ale póki co mamy standard, także tu jeszcze nic nie można wywróżyć. A, nawet ciekawy pomysł, Geralt. Z tym, żeby może sprzedać tego RTX-a. Pomyślimy. Przy PvP to będzie 3-3. Dobra, zobaczymy. 3-2 dla Zesta. Oj, probę. A, jak ładnie wyczuł Zest, że jego proba zostałaby dobita. Ale teraz jak zregenerowała sobie osłonę, to już może przejechać i dostać... Ła! No perfekcyjnie to zrobił Zest. Jeszcze pylona mu wsadził. Pylon służy oczywiście do tego, żeby się dowiedzieć, jakie pierwsze dwie jednostki zrobił przeciwnik. Można to niby zrobić probką, ale wtedy ta proba raczej zginie. A tego by nie chciał. O, i to obaj zrobili. Dwa stalkery, tak jest. Już puszuje zarówno jeden, jak i drugi. Chociaż nie, Showtime bardziej sprawdził okolice swojej bazy. Dobra, lecą naturalne, to normalne. Ale różnica oczywiście jest już widoczna na pasku produkcji. Showtime leci z Stargate'a, natomiast Zest polega, jego zwiat nie będzie polegał na jednostkach powietrznych. Znaczy w sumie to na halucynacji jednostek powietrznych. A u Showtime'a właśnie Oracle zapewni mu jakąś informację. No i przy okazji Oracle może ustrzeli jakiegoś robotnika albo kilku. Chociaż nie liczyłbym na to, bo zwiat Zesta po prostu zobaczy, że jest Stargate, no i on wtedy będzie mieć co najmniej kilka sekund, żeby się ustawić w defensywie. No dobra, to jest chyba jasne, że to będzie Dark Shrine. Bardzo ciekawe, czy zacznie robić szarże albo Adept Glaive, żeby zafejkować Blinka Zest. Ach, te PvP, a i jeszcze Gateway. Gateway się stawia chwilę po Dark Shrine, bo on i tak się zdąży zakończyć. Okej, stalkery są budowane. No i za moment. Albo będzie fejkować Zest, albo nie będzie. Ale chyba uznał, że nie ma co fejkować. I tak Oracle Showtime'a. Właśnie Showtime nigdy nie zobaczył Twilight Council. To jest wielka rzecz. Halo, walka. A nie, dobra, to Zest rzucał force fieldy, próbował coś złapać. Ale ta całość... Chyba nawet dobrze dla... Zesta się zapowiada, no ale no nigdy nie ma... Oj, nie ma blokady! Okej, no to Tobias go chyba właśnie ogrywa, bo teraz dwie Oracle wlecą do Naturala. O, a nie, Zest się wycofuje. Okej, jest blisko, prawie Stalker... A o nie, jednak te Oracle źle zagrały. Znaczy, to Showtime źle nimi zagrał. Ale za mało. Chociaż i tak, kurczę, Zest ma i tu Stalkery. Nie no, bo broni się jak młody Bóg i do tego kontrę wyprowadza. Jedyna detekcja Showtime'a jest w tym momencie po drugiej stronie mapy, na godzinie 6 i teraz znowu spróbuję podlecieć. Jeżeli aktywuje te Oracle, no to oznacza, że będzie mieć jeszcze mniej i aktywował. O, jeszcze mniej detekcji. Teraz kolejny Revelation został zmarnowany, a teraz kara nie rzucił. O, jak ładnie Showtime zauważył smugi. Ile probek padnie, czy dużo, czy mało, czy jakiekolwiek. O, spróbował uniknąć Revelation. Co, teleport? Ewakuacja? Udało się, wow. Kolejny Dark Templar wchodzi w tym samym momencie. Czy Showtime go zauważył? Chyba tak, tak. Było Revelation. Także cztery proby, ale na długi czas przerwane wydobycie. No i jeszcze jeden. No
to chyba dogoni. Chociaż... Czy Dark Templary też to takie... Dark Templar to mi trochę Ghosta przypomina, taki... On powinien być wolny, ale on nie jest wolny. Tak jakby ze Steampakiem trochę biegał. No i nieuchwytny dla Stalkera bez Blinka. Żadnego Dark Templara... A nie, przepraszam, jednego Dark Templara stracił Zest. Na 3. Ale też nie ubił zatrważającej liczby probek. Dobra, chwila przerwy. No, jestem praktycznie pewien, że Zest ma przewagę, nie tylko dlatego, że ma trochę szybciej trzecią bazę, ale... No przede wszystkim dlatego, że Showtime krócej zbierał ze swojej drugiej bazy. Była wielka przerwa, jak Dark Templary wpadły. Trochę większa armia również dla Zesta. I chyba również Koreańczyk ma szybciej plus jeden. Bo już powinno... A nie, on w ogóle nie ma plus jeden. Oho. Teraz robi Forge'a. Okej, to jestem trochę zdziwiony. Może aż tak zapomniał. Ale przynajmniej nie zapomniał o tym, żeby dobrze ustawiać swoje Stalkery. Cały czas Tobias nie może wiele zrobić. Kolejne gateway'e. No i w tej chwili już szarża powinna być na pasku produkcji Zesta. Chyba, że zamierza jakoś inaczej to rozgrywać. No, może gra jest bliższa niż się wydaje. I'm here in the shadows. Całkiem ważne dla reszty tego spotkania. Stracił Dark Shrine'a i ciekawe, czy go prędko odbuduje. No bo jednak chcemy mieć Dark Templary w dłuższym PvP. O, jak ładnie się porozstawiały tu jednostki, jaką zrobił linię Maginota. Ale Zest oczywiście jeszcze nie wychodzi na mapę. Showtime czwartą bazę stawia, jednak... No tak, no nie no, praktycznie w tym samym momencie, co Zest, tak... Tak samo postawili. No to ja wiem, no chyba obaj po prostu pójdą w Disruptory. Takie miało być dynamiczne to PvP, a się póki co spowolniło. O, Showtime z kolei teraz zagra Dark Shrine'a. Powiem wam, Zesta sobie nie wyobrażam z Disruptorami jakoś tak mocno. Już tak myślę o Zeście i... Nie widzę Disruptora. Znaczy, może zagrać. Grywał oczywiście w swojej karierze. Ale nie sądzę, żeby był bardzo mocny w tym aspekcie. No i zobaczymy. Ciekawe, że nie miał gazów zajętych w tej bazie na godzinie 6, gdzie przed chwilą był Showtime. Wszystko wygląda, jakby właśnie wolał zostać na podstawowej kompozycji. Zero Tarchon, Immortal, Stalker, ale żadnych kolosów, żadnych Disruptorów, nic z tych rzeczy. Tobias już dokłada Robo oraz Robo Bay. Zest nigdy nie gra Disruptor Warsów. No z tym mi się zupełnie nie kojarzy właśnie. O to chodzi, czyli no musi zaatakować. Aha, on celuje w timing tuż przed Disruptorami, albo jak dopiero jest 1-2. No dobra, let's go, to się może udać. Plus 2 dla Showtime'a będzie gotowe już za kilka sekund. Zest nie ma tego komfortu, ale chyba i tak zaatakuje. Fajna halucynacja zelotów. Taka halucynacja na zasadzie, no raz, że się dowiemy, gdzie jest ustawiony rywal. Dwa, może jakaś pułapka będzie. O właśnie, tutaj jedna została aktywowana. To jest niezłe. Za chwilę pełny limit. Tobias ma dwa Disruptory na pasku produkcji, ale zanim one się wyklują, no to już będzie akcja. O, dobrze, 5 jednostek zamrożonych.
atakuje Zest trochę bardziej na górę, nie? Tam jest kolejna pułapka. Nie ma lekko z Tobiasem. To też jest jeden z lepszych defensorów. Ofensywny Blink, ale wciąż się... A, on się do Obserwera przeteleportował. I teraz Zest nie ma detekcji, więc musi się ewakuować. A to jest piękny ruch ze strony Niemca, bo przecież teraz, no co, no, kupuje czas. Będą disruptory, będzie wszystko. Nawet ze 4 disruptory może będą niebawem. Póki co są 2, leci kula. Oj, Zest. O co? Jak ta kula nie trafiła praktycznie w nic sensownego. Jacie, no nie no, Zest to jest jednak the best. Jak on to robi, to ja nie wiem. I to nasz showtime'a. Wow. No brawo. Koreańczyk zdobędzie pierwszy punkt. Widzę, że się nie przejął Dark Emperorami za bardzo. Leci Obserwer przez mapę, ale... A, teraz się do niego cofnie. No tak, no już jak jest piątka Dark Emperorów, to wypadałoby. Kurczę. No szok. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale zrobił jak... O, Geralt, masz jakiś replay na Zest, gdzie świetnie szło, ale i tak Zest wygrał. No, klasyk. Pamiętam, jak Harstema też w tym był taki turniej jeden. Akurat Harstem tam też był na żywo i... I on też nie wiedział, jak Zest to robi. Że potrafi nagle pójść do rywala i wygrać tak o, a niby powinien przegrać, bo wszystkie jakby liczby za tym przemawiają, że on powinien przegrać. GG! Zest oczywiście ugrywa tę pierwszą mapę. Go! Pierwsza mapa poszła dla Koreańczyka, a drugą może ugra Niemiec. Czas pokaże. Zest... A, ciekawą Zest robi rzecz, mianowicie zrobił zwiad tuż po pylonie, tak jakby chciał zrobić, ja wiem, Canon Rush, a nie, no nie. A, Nexus Firsta może chce zagrać, nikczemny protos koreański. No co pan opowiada, faktycznie. Ale zobaczył też, że zwiadowca rywala do niego. A i tak będzie, ty Nexus First, to jest prawdziwa taktyka. Ja czasami myślałem, że ludzie mnie trolują na ladderze, a to faktycznie. Tak można zagrać. I pyk Nexus. Myślę, że to się zrodziło z tego, że wielu protosów po prostu blokowało budynkami ekspansję, bo teraz zobaczcie, Zest może zablokować ekspansję Showtime'owi, a Showtime to nie może się zrewanżować w podobny sposób. Także pięknie. Jaki wynik Zest na Showtime'a według rozpiski? Według moich przewidywań Zest wygra 3-2 z Showtime'em. Nie ma żadnej rozpiski. No zobaczymy. No ogólnie raczej Zest, no bo jest Zestem. Bardzo dobrym graczem. Ale kto wie, Showtime próbuje to ukarać, grając proxy. Zest już chyba nawet połączył kropki, no bo dziwne by było, gdyby co innego grał Showtime, robiąc te budynki, które robi. O, Zest nie sprawdził tej lokalizacji tak za bardzo. Ale może mu wystarczy to, że coś się dzieje, bo... To, że coś się dzieje z Zest wie, widzi brak ekspansji, widzi Stalkera w budowie. Znaczy Stalkera może nie widzi, widzi, że coś jest robione w Gatewayu. Ale no, albo Stalker, albo Adeptka. Bardzo mała szansa na cokolwiek innego. Zest i Protossi z jego pozycji bardzo często grają z Stargate'a. Ciekawe, czy tu będzie też taki pomysł. Dwa Stalkery, no i Stargate właśnie. Zest właśnie chyba zobaczył, co jest grane. Także już wie, robi baterię jedną. Może za chwilę kolejną. Zobaczcie, że trochę dalej ustawia baterię. Nie przy Gatewayu, tylko właśnie trochę ją woli oddalić. No i Zest jeszcze robi jednego Zelotę. Interesujący ten Zelota. A, no tak, bo wtedy by nie miał gazu od razu na Voida. Ja to jednak wszystko jest, widzę, wyliczone. No, perfekcyjnie, panie. 150 gazu, 200 minerałów. Igła, panie, igła. No, ale teraz niepotrzebnie chyba Zest idzie do pierwszej bazy, tak omyłkowo. Nie no, pylona nie rozwali Showtime bez jaj. O, prawie Stalker.
Ale jednak trzyma fason, defensywa ze stanu i teraz super bateria, no problem. Za chwilę drugi Void Ray. Jeszcze jednego zeloty na wszelki wypadek, może jeszcze Stalkera, kto wie. Dużo baterii buduje Koreańczyk, również zapasowego pylona. Znaczy, zapasowego takiego, żeby robić wojsko jednak. O, jest Tobias z Forcefieldem. No, klasa. Teraz trzeba szybko regenerować pylona, 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 bo tu Stargate nie ma zasilania, akurat Void Ray nie wyleci. O. No jest drugi pylon, ale ten zapasowy to taki nie do końca z przedłużaczem. Krótki zasięg protoskiego Wi-Fi. No jednak Showtime pokazuje, że nie na niego takie szybkie Nexusy. Jeszcze może raz odpalić chyba super baterię za chwilę. Już kurczę, no liczb Void Rayu będzie przybywać. Jeszcze zelotę przyzywa Zest. Ładnie wyłapał Stalkera. Cały czas Void Ray mają sporo punktów wytrzymałości. O, i super bateryjka aktywowana. Teraz na pewno Zest powinien to wszystko podgonić, podgonić, zaatakować. Nie odpuszczać tak łatwo. Szybko się przeładować i znowu zaatakować. A nie, już chyba nie ma jak. No dobrze, mikruje Zest, ale co z tego? Tak na razie miazga. No, dokładnie. Chociaż jeszcze trzeci Void Ray. Kurczę. Jakie to jest wszystko mocne. Nie klepie maty tak prędko. Moim zdaniem też Showtime chyba robi pewien błąd, bo nie podnosi tych Stalkerów na celowniku Warprismem. O, teraz to zrobił. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Koreańczyk. Dużo baterii. Ej, no chyba znowu jestem Team Zest. Jak patrzę na cztery Voidy, to nie ma żartów. Showtime zbiera taką liczbę Stalkerów, żeby mieć na jedno uderzenie Void Raya. Nie do końca, szczerze mówiąc. O nie, okej. Udało się obić Void Raya, bo tak nie do końca widziałem to mikro Showtime'a. Ale tak czy tak, robimy teraz sporo zelotów. O, Void Ray, dobrze. No 5 Voidów, nie ma żartów. Powinien się reperować Zest. O, ładny, ładny snipe. Nie ma Voida, no dobra. Chyba teraz przekonująco wygląda wielkość armii Showtime'a. Oj, no dobra. Nie, no już nie wiem w sumie. Chyba jednak Showtime. Jakby klika dobrze Void Raye, to baterie nic nie dadzą. Ranny Void Ray, tak jest, nie zostanie wyreperowany. Drugi i jeszcze jeden, no pięknie. Były poranione i te poranione w pierwszej kolejności wziął na celownik Tobias. Także będzie wyrównanie. Już na pewno. No, ale też ładne mikro Zesta. GG. Pomikrowali. No mógł wygrać jeden, mógł wygrać drugi, ale faktycznie taktyka Showtime'a jest dość dobrą odpowiedzią. Jedziemy w górnym lewym Zest, z Korei Południowej i w dolnym prawym oczywiście Showtime Niemiec. Berlin International Gaming. Tak ustawiony ten pylon Zesta, jakby chciał robić Cannon Rusha, ale nie sądzę, żeby tak grał, no bo już proba chyba by się popadł. A nie, Koreańczycy w sumie lubią tak robić pylona na rampie. To nie ważne. Teraz zgodnie wysyłają zwiad po gatewayu.
Pione zbiły proby na środku. Piąteczka, ja też na zwiat i... No chyba dla graczy też już jest w miarę jasne, że grają coś bardzo podobnego. Było 250 APM kontra 50. Nie no, na początku to nie ma za dużo rzeczy do klikania. Gracze sobie tak grają, żeby palce się nie rozleniwiły. Kurczę, jak czekał do samego końca, żeby skasować pylona, Zest. Aż to było takie niespodziewane. Dobra, co? Zest zagrał adeptki, natomiast Tobias bardziej stalkery sentry. Jakby mi się to trochę bardziej dla Zesta podobało, no ale czas pokażę, czy coś z tego się dobrego wykluje. O, rejestracja, obejrzałeś ten polecany mecz, Classic Rogue, piąta mapa na Mistrzostwach Świata 2019 i piękne, widzisz, jaka dobra rekomendacja. O, to było eleganckie. Bardzo fajnie przemyślane. Polecam. Cztery adeptki to jest ta liczba, która na jedną salwę niszczy sentry, dlatego nigdy nie powinien showtime dopuścić do tego, żeby właśnie adeptki mogły do tych sentry się teleportować. No chyba, że nie wiem, może jakiś taki scenariusz by się, w sumie jakbym miał dwa Feniksy, które mi podniósłby własne sentry. Tak na chwilę, no to trzy sentry, no może tak, ale to takie tam teoretyzowanie. Teraz na pewno nie może tego zrobić showtime, Zest już się zbliża, to jest chyba już 8 adeptek. Tak jest, konkretna liczba. Ale w sumie oddział Showtime'a też nie jest jakiś bardzo mały. Może teraz przy baterii powalczy. No i zaczyna się polowanie na sentry. Aż jestem zdziwiony, że Showtime tak z chęcią podjął się takiej wymiany. Zest oczywiście celował najpierw w sentry, potem w adeptki. No i o, jeszcze probę, nie no. Każdy strzał Zesta był moim zdaniem bardzo dobrze dobrany, jakby lepszego się nie dało wybrać. Znaczy w teorii dałoby się podzielić 8 adeptek na dwie grupy, jedna niszczy jedną sentry, druga drugą, trzecia, potem wiecie, tak, dałoby się jeszcze ciut lepiej to zrobić, ale i tak wykonanie było tak na 9 na 10 co najmniej. Nie każdy znowu tam skupia się, żeby wszystko było do absurdu sprowadzone, nie każdy jest robotem. I jedziemy. Oczywiście celem są proby, ale i też sentry mogłyby być znowu. To jest panikował Showtime z tymi forcefieldami, wydaje mi się, a może i nie w sumie. O! No, może dobić tę jedną probę adeptka, bo ona ma trochę więcej niż 20 obrażeń, bo 22. Więc jakby kliknął, to by dobił, ale woli umknąć, zachowując więcej punktów życia. Kurczę, ale go męczy Zest. O, jeszcze zauważył sentry i ją wyłapał. Niewybaczalny jest kompletnie.
Każdy ruch jest konsekwentnie śledzony i wykorzystywany. Ile została? Jedna, chociaż ta jedna syntry Showtime'owi? On pamiętam, że zrobił po stracie trzech jeszcze dwie. O, tu jest jedna. Zaraz się okaże, czy będą kolejne. No to dużo kosztuje, bo jedna syntry to 100 gazu. Kolejną syntrę mu trzaśnie. No, nie mogę. Zero litości. I jeszcze jedna próba, no bo już nie ma sensu ratować tej adeptki, bo warpism by został zestrzelony. Nie no, mikro zesta jest naprawdę idealne. 5 centry, 2 adeptki, 6 probek za 6 adeptek. Bardzo dobrze dla Koreańczyka. Widzę, że się zbiera do ataku, którego w domyśle ma się Showtime. Oczywiście nie... O, nie spodziewać, to są 3 immortale, czyli jeden cios, o ile mają plus 1. A nie, nie mają plus 1. No to nie, to 4 ciosy immortala, albo na przykład jakiś atak z adeptki. Nie no, to co ma zes jest dużo mocniejsze. Chociaż Showtime, po stronie Showtime'a jest mobilność. Ale zobaczcie, jak pięknie immortale stają. O, ofensywny blink. Ale czy to było tego warte? No, nie było. Brawo Showtime, znaczy brawo Zest, Showtime się roztrzaskał, robiąc ofensywny blink. Klasyczny gołąb parapet wleciał. Pozdrowo ćwicz, no. A jeszcze Zest, wiecie, miał trzecią bazę i nie, robił kolejne rzeczy. Także brawo, brawo Zest, mega dobra kontrola i te ataki adeptkami, no. Takie mikro mieć przez cały czas, to jest dobrze. Dobrze tak mieć. W górnym prawym rogu oczywiście Zest z Korei Południowej, Raise Your Edge to jego drużyna, a tutaj Berlin International Gaming Showtime. Największa pula, największa mapa w puli Bojaganata. Jak na razie tylko raz spróbowali szybkiej ekspansji zawodnicy. Znaczy takiej bardzo szybkiej, bo generalnie to każdy w miarę szybko stawia drugą bazę, ale jednak ryzyko musi być wykalkulowane. Tak, tak, laser dzisiaj będzie, znaczy po północy, no to niby jutro, ale jeszcze podczas dzisiejszej transmisji. Po północy trochę. No póki co Maru gra, no. Spokojnie. To gra całkiem nieźle. No, jest Cybercore. Czy mówię o CC First czy Nexus First? Mówię o Nexus First, który tutaj był póki co raz. No jest jeszcze taka wersja inna trochę niż to, co pokazał Koreańczyk. Bo Zest zrobił po pelonie Nexusa, ale jeszcze można po gatewayu go postawić. I to trochę częściej wybierana wersja. Jak się już to ryzyko podejmuje. Jest probka. Tylko jedna rozwalona jak na razie. No i Showtime decyduje się na Stargate. Tak samo Zest. Ale Zest ma późniejszego Stargate'a. Za to jednak będzie mieć centry. Czyli trochę zwiadu, trochę informacji. U, jednostki się omin... Co? Zest zostawił pelona? To jest dziwne.
Wow. Okej, okay, Zest nie musiał się na rampie blokować. Jest Rinkol Adeptek. To jest dziwna gra. Wow. To Zest chyba prowadzi, nie? Jak za darmo rozwalił Adeptkę, tylko ten pylon z kolei na dole tutaj zostawiony. To chyba omyłkowo, no bo po co miałby to być? Czemu mają zawsze punkty życia pochowane w GSL-u? No taka wizja producenta, czy tam innego dyrektora od streama, czy kogoś takiego. Może się ogląda. No moim zdaniem też najlepsze są te damaged paski życia do oglądania. No bo faktycznie jak jest, jak każda jednostka, każdy budynek cały czas ma pasek życia pokazany, no to jak są lingi, to trochę jest spam. Ale jednak damaged to jest to. Te paski życia jednak powinny się pojawiać. Jak coś otrzymało obrażenia, albo nie jest wybudowane w pełni. Użyję GSL jakoś to tak dziwnie zrobili. No ale tak jak mówię, taka wizja producenta. Niekoniecznie słuszna. Na przykład na Dreamhackach są damaged. Na większych eventach niekoreańskich też. O, mamy tę sytuację, w której właśnie można by podnieść sentry Feniksem, albo i Showtime jednak nie wskoczy. Bardzo ciekawe, nie? Że Feniksy nagle się tu pojawiają. Sztuk 4. Czy już 5? Chyba póki co 4 Feniksy będzie mieć Zest. Pylon miał zobaczyć kolejne dwie jednostki. No okej, okej. Znaczy ja się domyślam, że coś tam miał zobaczyć, ale... Nie wiem. Czy to takie opłacne? No tak, no bo w sumie dzięki temu wiesz, czy to jest to 6-8 adeptek niby. No ale potem i tak przyszły stalkery, które się tego dowiedziały, no... Nie wiem. Dziwne rzeczy. Dla mnie i tak. Dobra, Zest jak widać robi całkiem ładny zwiad swoimi Feniksami, natomiast skorzysta z okazji i będzie po prostu grać trzecią bazę. Wiadomo, że jak są Feniksy, no to armia naziemna rywala raczej nie jest imponująca, więc trzecia baza jest niezbyt zagrożona. Ale zagrożone są proby. Tutaj na pewno Feniksy nie mają czego szukać na razie. Może wlecą do drugiej bazy, może do trzeciej od prawej strony, może... O, a teraz on nie spotka tej Oracle? No, prawie, ale jednak nie. Tak, Maradona to taki rogue piłki nożnej, to się zgadza. Nieważna jest chronologia. Nieistotne. To co robi Zest póki co, może się przepoczwarzyć w jakiś mocny timing push, ale nie musi. No ale jednak jestem zdania, że to zrobi. Ach, ta analiza. Nie no, po prostu widać, że robi szybko 8 gate'ów, plus jeden zrobił, nie robi kolejnych ulepszeń, tak widać, że już tylko inwestuje w wojsko, nawet probek nie buduje.
On chyba będzie bardzo zadowolony z tego powodu, że rywal go atakuje. Feniksy słusznie poleciały na kontrę, żeby jeszcze bardziej zachęcić Showtime'a do ataku. No i teraz obrona. Dziwna to obrona, bo bez baterii, ale za to z... No, tu jest pułapka, trzeba uważać. Ale przynajmniej ma właśnie Immortale. Wygląda to solidnie. Kurczę, Showtime ma większą armię. Trzeba się cofnąć faktycznie tymi... Feniksami. One też pomogą, coś mogą podnieść, coś mogą wysnajpować. Uuuu, to umoczył Zest. Że on widział tę pułapkę, miał obserwatora w zasięgu. Ale go tutaj Tobias rozjeżdża. Chyba moja predykcja będzie słuszna. Pogchamp. O, prawie warpism rozwalony. Zresztą jeszcze Zest potem musi wygrać. To będzie akurat całkiem trudne. No dobra, ale i tak jeszcze Koreańczyk nie powiedział ostatniego słowa, nie odklepał GG. Kurczę, tu Immortale przyjdą. To będzie całkiem sporo. Showtime od razu się zaczyna troszeczkę kulić. Ogranicza pole dla stalkerów Zesta. Nie mogą za bardzo wszystkie bić. O to chodzi. Dobre mikro. Uratował jednego ze swoich Immortali Zest. Jeszcze dalej może atakować. Teraz jeden pęka i drugi też pęka. Nie no i tak Showtime too strong. GG. No i mamy 2-2. Brawo, fajne zagranie. Showtime masz. Jestem w szoku, że miał więcej jednostek od Zesta, pomimo tego, że Zest też przecież inwestował masę kasy w atak. Tak podobnie wyglądali. To wtedy jeszcze będzie paczka ze słuchawkami. YOLO. Dobra, ruszamy. Piąta mapa. Showtime Zest. Na pewno już tutaj ukoronujemy kogoś zwycięstwem. Albo przestały działać i chce się pozbyć słuchawek? Nie. Działają. Czy to będzie za... Tak, to będzie za punkty kanału na pewno. Zrobi się jakiś patent, jeszcze nie wiem jaki, ale jakiś się zrobi. Ale bym sobie założył takie słuchawki. No, to są jeszcze jakieś od Corsera. Aż zobaczę. HS-35. Jaki no taki no? Nie no, takich rzeczy nie mam. Paczki maseczek. Nie, działają, ale są już brudne. Nie, one są zapakowane nawet w folię bąbelkową i tam dookoła. Nie wiem, jak się na to stretch chyba mówi. Żeby też wilgoć nie przeszła. Także są ok. Dobra, ruszamy. Co tu się póki co dzieje? Zest skusił się na adeptki. Showtime, jak widać, na stalkery. Są ekspansje. No i po adeptkach mamy dwie sentry ze strony koreańskiej. Dobrze. No i nie udało się oczywiście wejść Zestowi, bo Tobias ładnie barykaduje wejście. No to po prostu poekspowali i tyle. Widzę, że w Europie ostatnio duży trend na Oracle i się on podtrzymuje.
słuchawki z maską gratis. Mogę do słuchawek może dorzucić. Chociaż nie, no nie mam jak, bo to już zapakowane. To nie będziemy kombinować. A może w sylwestrowy stream pójdzie? No zobaczymy. Pomyślimy, ładny snipe na jednej probce. O, 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 showtime, no pięknie. No, to, to, halo, Zesty, masz baterię tam na górze. Się zachowuje, jakby nie wiedział. No i teraz jeszcze Oracle. A może Zestak stoi między probami, bo on wie, że zaraz mu tu wleci Oracle i trzeba stać defensywnie. Ładna agresja showtime'a. Trochę nieprzewidywalna, ciekawe czy... Nie, no Koreańczyk chyba nie ma proby na pozycji na rampie. Czy ma? Nie widać jej w każdym razie. O, może teraz? Zaczyna się! Tobias Strong! Nie no, nie wierzę. A wstępnie mówiłem, typować showtime'a. Że warte tego ryzyko. No nie no, Miazgunia 7 probek. Dużo nie pracowało. No ale też stracił jedną Oracle showtime. No ale tak, w porównaniu do strat, no to showtime book. Jedyny plus Zesta jest taki, że będzie mieć trochę szybciej blink. Poleciał kolejny pylon. I lecimy. Trzecia baza. Trochę mnie dziwi, że Zest zrobił szybciej trzecią bazę, skoro jest w plecy. Ale widocznie on to robi trochę bardziej ryzykownie, bez kolejnych gate'ów. Ale musi ryzykować trochę Zest. Podgonić. Kolejny zwiat Zesta. Liczymy gateway, liczymy jaką technologię ma rywal. Ile asymilatorów też to jest całkiem ważne, no ale praktycznie zawsze mają 3. Dobrze, już idzie oczywiście showtime. Taki dobry celny timing push i teoretycznie Zest powinien przegrać. Chyba, że super bateria go ocali, a tu baterii jeszcze nie ma, jeszcze jest w budowie. O, nawet dwie baterie będą, no dobra chyba, ale tak już tak stalkerów jest podobna liczba. Idzie jeszcze showtime resztą jednostek. O kurczę, dobra. Tyle samo stalkerów teraz mają, ale Tobias robi warpina. No zobaczymy znowu, czy Zest the best, czy jednak skasztanił. Bardzo słuszny warpin. Tyle samo stalkerów mają zawodnicy, ale nie zapominajmy o roli centry, roli zelotów również. Żadnego innego ataku bokiem. Ja nie wiem, jak to Zest robi, że ma tyle stalkerów sam. Ale robi. O! I znowu pułapka! Znowu znienacka jak zimna posadzka. Pięknie. To jest to. Ale widzę, że Showtime uznał, że nie, nie wykorzystam tego faktu. Tylko pójdę do siebie. No dobra, czyli przechodzimy w makro. No jestem trochę zdziwiony. Przecież to makro to nie wyszło ostatnio Showtime'owi najlepiej.
Będzie teraz szczęście zesta. Aż nie wierzę. Ulala. O, już super bateria aktywowana. No i chyba słusznie, chyba słusznie. Nice. A to by był wielki fart, gdyby trochę jeszcze dalej był showtime. Co zrobił zest w ogóle, że mu się tak te stalkery chyba przypadkiem zaatakował? No i trochę przez to stracił więcej gatewayów. I ale showtime, zauważcie, że cały czas spamował chyba wojsko i ma teraz go naprawdę istotnie więcej. Zaraz zaatakuje. Zest oczywiście też swoje gatewaye kończy. Wielki limit tu będzie. Cały czas na trzech asymilatorach jest zest. Nie ma tu baterii. Szarża jeszcze się nie ukończyła dla showtime'a. No to jest ciekawa bitwa. Aż nie poznaję showtime'a, że taki atak wyprowadził po prostu czystą masą. Są centry. Trzeba warpować, panie zest. Może nawet jakiś z lotów. No zest przegrywa. Szok niedowierzanie, ale jednak, brawo Tobias. Najpierw TY, teraz zest. 3-2, w sumie dobra, dobry wynik przewidziany, tylko nie w tym kierunku, także feels bad man, ale no ja się cieszę, że Tobias dał radę. Well played. Lepszy od zesta w PvP, kurczę. O, brawo showtime. No to tutaj nie poszło, muszę zapisać. Dimauer is power. Mówiłeś mi na Serrala. No, no, za chwilę Serral kontra Maru. Piękna sprawa. Said you're a little confused by PvP, you don't have a lot of confidence in it. Zest is quite the powerhouse. Did you think you would actually take the win today? I wasn't super confident, honestly, because the PvP meta changed a little bit. Like, it's not as much about Disruptor anymore as it used to be. It's more about taking those quick fourth bases and spamming Zealot, Stalker, and maybe some Immortal Archon. And I haven't really played that style too much, but the Koreans seem to have played it for a long time already, so I wasn't really confident in the match, to be honest. Yeah, I mean, it's just a difficult one in general, but also to follow the flows of PvP meta has been, it's been quite a trip for us as well as the commentators. Now I think I gotta talk about maybe the most interesting game of that series, at least in my opinion, which was your bust on, was it Oxide? Against the Void Ray defense of Zest. Did you start to doubt yourself in that game as well, or did you have faith in the power of those one-shot Stalker potentials? Yeah, the whole plan was to just get enough Stalker to one-shot, but I might have taken one of the fights a bit too early. I lost too many Stalker, because like once you lose like the one-shot potential and it takes a while to build up the Stalker and they get a lot of Void Rays, it's usually game over. So I was not confident anymore that I would win. But he lost his production at the front, so he was only Void Rays. And then, I don't know, I somehow got enough stock to eventually kill him. So, I'm pretty happy about that. And that was a reaction to having that Nexus first dynamic. It seemed like you were prepping for a one gate expand and hoping to delay his. So that was a reaction, or is that a build you were kind of hoping to use on Oxide? No, I think against Nexus first, you can always go Proxy Robo and win if you execute it properly. Mm-hmm. And I expected Zest to go for the Nexus first, actually. I've seen him do it a little bit recently. I think he lost to like Creator doing it in some Olimo league that I watched the replays of, and since then he's been playing it. So I was kind of expecting him to go Nexus first and had the Proxy Robo prepared. Oh, okay. All right. That worked out well then. Wardy? Yeah. Obviously, I got to ask the obvious question. You got several Amaru next. You've had a sick run so far. Who would you rather play? And do you think you've got a good shot? Because I know you took down several this year already, so you feel good maybe? Yeah, I mean, it's both pretty difficult for me. I got a bit lucky last time against Seoul. I don't think he played his best, and I played pretty good. So I don't know if I can repeat that. If I play him again, I hope so. And I hope I don't play Mauro, honestly. He destroyed me last time I played him, even in games where I was pretty far ahead, and I thought I would win against like pretty much anyone else. But I don't know. He seems
too good for me in PvT. I learned a bit from the games though, so who knows, maybe I can make it a bit closer this time if I get Maru. All right. Nice, responsible answer. I'm going to spice it up a little bit. Did you know Zombie Grub, the captain of the Grubba Lubba Dub Dubs, had no faith in you today? Do you have any comments about that? Very disappointing. That's all for me. Congrats on the win, dude. Thank you. Yeah, congrats. Thanks, Showtime, and good luck in the rest of your matches. Thanks. Bye. Hello, Wardy? Hello, Wardy i ty, Brutusie? Ładny meczek. Bardzo dobry występ Showtime'a i no cieszę się, że ten na pewno mocny Protoss pokazuje, że się da z Koreańczykami wojować. I oby tak dalej. Fajnie, bo to PvP ewoluuje i Showtime potrafi dorównać nawet tak dobrym zawodnikom jak Zest. No ale mi popsuł predykcję. Niestety. Także troszeczkę na minus, ale dalej jest chyba nieźle. Dobra, kolejnym meczem będzie Seral Maru. I tu mam, kurczę, ciekawostkę, czy... No jest albo 3-0, albo 3-1, albo 3-2 dla Serala. Mega ciężka predykcja.